A u nas zgodnie z zapowiedzią łączenie z Norbertem Kaczmarczykiem, politykiem i wiceministrem rolnictwa. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie redaktorze, witam serdecznie wszystkich państwa. To się oficjalnie nazywa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zanim o rolnictwie i rozwoju wsi, to słów kilka o wczorajszej rocznicy, bo mnie wzruszyło ten widok tysięcy ludzi, nie wiem, było 20 tysięcy, 30, nikt tego nie policzył, może nawet 50, bo tam na tym placu tyle mniej więcej osób wchodzi, które zgodnie śpiewały powstańcze piosenki. No i to naprawdę ładnie wyglądało. Ludzie w każdym wieku, z każdej jakby zawodu, z każdej klasy społecznej, a to wszystko nas łączy. I to jest takie optymistyczne w trudnych czasach, bo wszyscy chcą nas podzielić, a widzimy, że jednak nas łączy. A jak to wygląda z punktu widzenia pana miejsca urodzenia i wychowania, powiatu proszowickiego pod Krakowem? Proszę państwa, jak się jedzie do Krakowa, tak. Słomniki skręcamy w lewo i po 40 minutach jesteśmy w Proszowicach. Pan redaktor doskonale zna ten teren. Rzeczywiście jest to święto ogólnopolskie, bo ja pamiętam w zeszłym roku pierwszego graliśmy mecz Pucharu Polski w B-klasie. Rzeczywiście piękna sprawa, że nawet na tak niskich rozgrywkach można zagrać mecz Pucharu Polski. I o godzinie 17 syreny okolicznych jednostek ochotniczych straży pożarnych zawyły. A my, grając ten mecz istotny pewnie tylko dla nas i dla naszych rodzin, i dla sympatyków drużyn będących w tych rozgrywkach, stanęliśmy razem wspólnie, oddając hołd powstańcom, więc jest to na pewno święto ogólnopolskie. A ja wczoraj po pracy w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyszedłem sobie na ten marsz, na spacer i ulicami Warszawy maszerowałem z osobami, które rzeczywiście z takim przejęciem, bo też godzinkę sobie popatrzyłem, jak to się wszystko organizowało, z takim przejęciem i bardzo w każdym wieku, i starsi ludzie, i młodzi szli z flagami, by oddać hołd powstańcom. Naprawdę piękna sprawa, ale żeby to zrozumieć, trzeba to przeżyć, bo patrząc tylko na to w telewizji, rzeczywiście można tego nie do końca rozumieć. Można po prostu myśleć, że są to jakieś niebezpieczne sytuacje. Nie było żadnych niebezpiecznych sytuacji. Dzieci razem z rodzicami, wspaniałe święto. I powiem tak, że bardzo się cieszyłem, że udało mi się wczoraj po pracy rzeczywiście uczestniczyć w tym wydarzeniu, bo rzeczywiście można to zrobić w dalekich Proszowicach, Małopolsce, dalekich od Warszawy, ale trzeba chociaż raz w życiu być tutaj w Warszawie. Kiedy rozmawiałem podczas marszu z uczestnikami, mówili, że przyjeżdżają codziennie, przepraszam, co rok do Warszawy, mając 300-400 kilometrów odległości, ale chcą w tym momencie być z powstańcami, pamiętać o nich, chcą pamiętać i być na miejscu, czyli być w Warszawie, więc to jest niezwykle dla nich istotne, więc wielkie przeżycie na miejscu, ale też czczone w całej Polsce, więc jest to ogólnopolskie święto, można powiedzieć. No bo to są wartości wspólne dla wszystkich Polaków, obowiązujące wszędzie, i dobrze, że możemy się do tego w sumie powstańczego, czyli takiego nurtu insurrekcyjnego, że będziemy walczyć o swoje, nikt nam tutaj nie będzie podskakiwał i nie damy się przede wszystkim spacyfikować. Przejdźmy do wydarzeń, które dzieją się u nas. Pierwszy statek z Odessy odpłynął w stronę Libanu. Tam w Libanie katastrofa żywieniowa, katastrofa pod każdym względem. A w Polsce pojawiły się takie głosy, że to zboże z Ukrainy spowoduje katastrofę cen polskiego zboża, rolnicy zbiednieją, ceny wzrosną. No to oczywiście są formaty walki informacyjnej, jak jest naprawdę z tym ukraińskim zbożem i co tutaj możemy zrobić, żeby pomóc Ukraińcom, no i sami na tym nie stracić. No, panie redaktorze, to jest temat niestety podgrzewany bardzo mocno przez opozycję Donalda Tuska. Donald Tusk, nie znając się na rolnictwie, mając jednak mocną pozycję na arenie międzynarodowej w polityce, chociaż stracił już wiele z tych funkcji, ale jednak jest opiniotwórczy. Jeżeli ktoś jest opiniotwórczy i mówi, że pszenica ukraińska czy zboże z Ukrainy zagraża polskiemu społeczeństwu, polskim rolnikom, to nie dziwmy się, że przy tak spekulacyjnym rynku i tak chwiejnym rzeczywiście pojawiły się spekulacje
cenowe. Donald Tusk i inni politycy mówili o milionach ton, o zalewie tego zboża, więc warto tutaj pokusić się o liczby, czyli mówić o faktach. Kilkanaście tysięcy ton wjechało do Polski z Ukrainy pszenicy, czyli kilkanaście tysięcy ton do 35 milionów ton produkowanych przez polskich rolników rocznie, 35 milionów ton. Do tego dodamy ponad stan 600 tysięcy ton kukurydzy, czyli mamy w sumie 35 milionów ton produkcji do około 600 tysięcy ton towaru, który wjechał ponad stan porównując do zeszłego roku. Czyli to nie są miliony, to nie jest pszenica, to jest głównie kukurydza i to nie jest ilość, która mogłaby zagrozić i wpłynąć na polski i europejski rynek. Więc tutaj zadziałała spekulacja. Kilkadziesiąt samochodów na przykład stojących w kolejkach działa na wyobraźnię. To samo było w przypadku paliwa. Jeżeli obywatele bali się, że nie będzie paliwa, że nie będzie pieniędzy w bankomatach, w bankach, to zaczęliśmy interesować się tym ponad stan, czyli był nad popyt i później były problemy z podażą towaru. To samo jest w sytuacji chociażby cukru, spekulacje niestety marketów w tym zakresie, które być może w ten nieuczciwy sposób chciałyby zarobić na konsumencie, więc tymi sprawami UOKiK będzie się zajmował, bo nie może tak być, że będzie się w strachu wyciągać pieniądze od obywateli, bo cukier w Polsce jest. Natomiast tak jak mówimy z tym zbożem, ja nie chcę być złym prorokiem i powtarzam to już od kilku tygodni, że w zboże w Polsce i w Europie trzeba się zabezpieczać, bo rzeczywiście widzimy światowe niedobory. W Polsce jesteśmy bezpieczni żywnościowo, ale ja uważam, że bezpieczeństwo powinno polegać na tym, że powinniśmy dodatkowo magazynować i państwo polskie chce to robić. Premier Henryk Kowalczyk chce dodatkowo magazynować zboże i nie wpuszczać go na rynek, dlatego żeby mieć w sytuacjach przyszłości wiosny dodatkowe wolumeny. Widzimy już na światowych giełdach, że na wrzesień pszenica będzie kosztować powyżej 1600 zł za tonę, czyli wraca cena do tych czasów, że tak powiem, tych zwyżek cenowych, czyli tak naprawdę tylko w żniwa była obniżka, więc jeżeli ponad 1600 zł już we wrześniu, to co będzie się działo w styczniu czy maju przyszłego roku? Nie chcemy, żeby pszenica przekraczała 2000 zł, ale nie chcemy też, żeby jej cena spadała poniżej na przykład 1400. Jeżeli w tych widełkach będą ceny zbóż, to i rolnicy zarobią przy tych wysokich kosztach produkcji, ale też konsumenci w sklepie nie będą połowy swojej pensji zostawiać w marketach. Więc to jest ważne, żeby tutaj państwo monitorowało sytuację i żeby opozycja nie straszyła Polaków, nie doprowadzała do destabilizacji rynku. To jest chyba podstawowe zadanie opozycji, żeby straszyć i prowadzić do destabilizacji, ale są konkretne powody. Można się zastanawiać, przecież wzrosły ceny gazu. One pociągają za sobą nie tylko wzrost cen ogrzewania, jeżeli ktoś suszy zboże czy tak dalej, ale też ceny nawozów, rosną ceny paliw. W zeszłym roku było tam 5 z kawałkiem, teraz jest ponad 7. No i raczej nie wygląda na to, żeby te ceny spadły, a nawet jeżeli spadną, no to już są teraz żniwa i już trzeba sobie odbić, sprzedając płody rolne, koszty, które się wzniosło. Więc jak pan widzi, po pierwsze, ten ruch cenowy jesienią i latem, a po drugie, co tutaj państwo może zrobić, czy jakoś zrekompensować, czy jakąś poduszkę dać konsumentom, by te koszty życia w Polsce nie wzrosły? Jeśli chodzi o koszty produkcji, to na pewno państwo polskie jako pierwsze w Unii Europejskiej wprowadziło program tak naprawdę niwelujący te koszty, czyli program dopłaty do nawozów dla rolników, prawie 4 miliardy złotych. Prawie ponad 520 tysięcy gospodarstw skorzystało z tego programu. Te pieniądze są wypłacane, już ponad połowa tych pieniędzy jest wypłaconych, więc naprawdę wielka pomoc dla polskiego rolnictwa, ale to nie tylko dla rolnictwa, bo jeżeli niwelujemy koszty w rolnictwie, to tak naprawdę pozwalamy rolnikowi zarobić, a dzięki temu nie zwyżkują w jakichś astronomicznych kwotach ceny właśnie za zboża i za produkcję również innych towarów rolno-spożywczych. Dzięki temu w sklepach oczywiście obserwujemy wzrosty cen, ale nie są one tak drastyczne, jakie byłyby, gdyby rolnicy musieli kupować nawozy po normalnych cenach. Więc rzeczywiście
obniżamy te koszty, staramy się reagować na bieżąco na rynek. Również w sytuacji wsparcia wieprzowiny przekazaliśmy na początku w pierwszej transzy 400 milionów złotych dopłat do produkcji loch, czyli do produkcji utrzymania stada. Teraz kolejny tego typu program, około 170 milionów, będzie przeznaczony w drugiej transzy. Przekazaliśmy też 60 milionów złotych na zdjęcie z rynku jabłek deserowych, bo było embargo białoruskie i to było 60 milionów na wsparcie rolników, którzy musieli sprzedawać te jabłka do przetwórstwa, jabłka deserowe. Więc kolejny program na ubezpieczenia 1,5 miliarda złotych oraz 3 miliardy złotych w rezerwie, czyli tak naprawdę w te pół roku programowanie dla rolnictwa to wiele miliardów złotych po to, żeby zniwelować te koszty i również ceny później w sklepach. To jest niezwykle istotne. Dzisiaj też mamy zespół do spraw suwerenności energetycznej. Od godziny 12 prowadzi go pan minister Janusz Kowalski. Będę obecny na tym zespole. Będziemy rozmawiać o stabilizacji źródeł energii również w sektorze rolno-spożywczo-przetwórczym, ale też w handlu, aby nie było sytuacji, w których poprzez przetwórstwo, przechowalnictwo i sam sklep, aby nie było sytuacji, w których obywatel będzie musiał płacić dużo więcej tylko dlatego, że towar musi być przechowywany poprzez wysokie koszty energii. Chcielibyśmy, żeby rolnictwo i sektor przetwórczy miały stabilne źródła energii, żeby to było traktowane jako sektor strategiczny. To jest niezwykle istotne w kontekście zabezpieczenia konsumenta, który nie może płacić już wyższych stawek, dlatego że zubożeje jego kondycja finansowa, a przecież to nie, żywność to nie wszystkie wydatki, które ponoszą ludzie mieszkający w miastach. Trzeba o nich zadbać również poprzez właśnie takie wsparcie. Oczywista sprawa. Co robią rolnicy, żeby obronić się przed tymi wysokimi kosztami, a to nawożenia, a to upraw, a to chemikaliów, którymi środków ochrony roślin, które przecież też są w Unii Europejskiej, droższe niż na przykład na Ukrainie? No, pan redaktor, widzę, że jest ekspertem w tej dziedzinie, dlatego Ja słucham wywiady pana ministra i dlatego. Mało kto wie, tak jak tu pan redaktor wskazuje, rzeczywiście poza Unią Europejską produkuje się inaczej i chociażby bezcłowe wejście towarów z Ukrainy do Polski nie może trwać wiecznie, bo albo my będziemy produkować tak jak Ukraińcy, albo Ukraińcy będą produkować tak jak my. Podam przykład. Na hektar soi Ukraińcy wydali na chemię, czyli na ochronę roślin, około 10 zł na środek ochronny, natomiast polscy rolnicy wydali około 700 zł na ten sam hektar. Ukraińcy, mając swoje kurniki i produkcję drobiu, mogą produkować, używając mączek mięsno-kostnych, czyli ich przyrosty są dużo szybsze niż przyrosty masy mięśniowej w polskiej hodowli i tak dalej, i tak dalej. Mówimy nawet o roślinach genetycznie modyfikowanych, czyli odpornych na przykład na glifosat, więc dużo skuteczniej produkuje się w ten sposób i dużo lepsze plony się uzyskuje, więc ci rolnicy będą po wojnie bardzo konkurencyjni, więc muszą działać wedle zasad Unii Europejskiej, czyli również tutaj kwestia ochrony zdrowia się kłania. Albo my musimy się dostosować do produkcji intensywnej, takiej jaka jest na świecie i na Ukrainie, aby rzeczywiście na świecie nie zapanował głód. Trzeba wybrać którąś drogę. Być może też warto podyskutować o tym, która droga jest zdrowa, a która droga jest skuteczna. Natomiast ja na wstępie tej dyskusji chciałbym powiedzieć, że trzeba wybrać drogę, bo jeżeli zostawi się to w ten sposób, to Ukraina w przyszłości może być bardzo konkurencyjna dla europejskiego i polskiego rolnictwa, a tak być nie może, musi działać na równych zasadach. Więc w jaki sposób polscy rolnicy również ograniczają te koszty? Istotne jest, by również nie zamykać się na swoją produkcję. W produkcji roślinnej bardzo istotne jest to, by działać na glebę, a nie na glebę i na organizmy w niej zawarte, a nie tylko beznamiętnie używać środków ochrony roślin oraz nawożenia. W tej trudnej sytuacji trzeba się zastanowić, jak ograniczyć nawożenie, a uzyskać wynik ekonomiczny. Takim dobrym przykładem jest uprawa soi, która sama poprzez swój system korzeniowo-brodawkowy akumuluje azot, a dzięki temu jest doskonałym przedplonem, przed pszenicą, nawet 150 kg azotu gromadzi, więc jest niezwykle istotna w tych trudnych czasach. Jednocześnie przy soi mamy wyższe dopłaty i niższe koszty transportu, bo jej jest mniej z hektara tonażowo, niższe koszty suszenia,
i tak naprawdę na każdym polu jest to bezpieczniejsze i przy na przykład wyniszczeniu uprawy poprzez suszę, czy gradobicia, czy inne sytuacje trudne, zależne od pogody, soja tak naprawdę rekompensują nam się koszty przy samej dopłacie. Niewiele więcej dopłacamy. Przy kukurydzy, przy kosztach rzędu 8 tysięcy na hektar, nie ma takiej możliwości, by odbiło nam się to poprzez dopłaty, więc to tak naprawdę soja jest bezpieczną uprawą. Wzrosła te uprawy o 25 tysięcy hektarów w Polsce o 100%, więc jest wielkie zainteresowanie. W gospodarstwach w moim regionie stawia się również na słonecznik, dlatego że brakuje oleju słonecznikowego w Unii Europejskiej, więc jest na to rynek. Trzeba być otwartym i dywersyfikować źródła dochodu w tych trudnych sytuacjach i nie stawiać tylko na przykład na jedną uprawę, nie stawiać tylko na przykład na kukurydzę, bo są to wysokie koszty produkcji, przechowalnictwa i transportu, więc warto postawić też na inne źródła dochodu. My dla rolników, którzy rzeczywiście pracują i chcą cały czas rozwijać gospodarstwa, stosujemy te dofinansowania. Mamy nadzieję, że kolejne dopłaty do nawozów w następnym roku pojawią się, bo jest to niezwykle istotne, by zachować tą strukturę gospodarczą, którą mamy. A przede wszystkim warto to najnowszą wiedzę zastosować w dziedzinie biologii, wiedzieć, jak rośliny współpracują z glebą i wiedzieć, że gleba to taki duży, rozproszony, żywy organizm, który również reaguje. A ja chciałem pana zapytać o Unię Europejską, bo tutaj się pojawiła i mamy protesty chociażby rolników w Holandii. To samo dzieje się w Irlandii, gdzie rządy planują 30-procentowe ograniczenie hodowli. No bo właśnie, krowy podobno wydzielają azot do atmosfery i dwutlenek węgla, czym sprawiają, że mniej deszczu pada na Sri Lance, zdaje się. W tym celu trzeba wyciąć holenderskie krowy. Jak my do tego podchodzimy? I czy to jest jakiś kierunek, który po prostu jest tam i przyjdzie do nas w perspektywie, nie wiem, na przykład po wyborach, jeśli przegra Prawo i Sprawiedliwość? Myślę, że Frans Timmermans próbuje swój kraj i stara się wprowadzić pewne zasady u siebie, a poprzez to później kontynuować tą misję niszczenia polskiego, europejskiego rolnictwa. Powiem tak, jeżeli się to uda w Holandii, to będzie się to przenosić na kolejne państwa. Niestety ta agenda lewacka w Unii Europejskiej... Panie Misze, jakby tak szybciutko powiedzieć, co się dzieje w Holandii, jakby z pana perspektywy, żeby nasi... W Holandii, panie redaktorze, chce się zabrać gospodarstwa rolnikom, wywłaszczyć ich, każe im się zamykać hodowlę, niszczyć hodowlę wieloletnią, czyli tak naprawdę niszczyć bezpieczeństwo żywnościowe tego kraju, czyli niszczy się tam rolnictwo, dlatego że mówi się, że jest za mało terenu, że te tereny muszą być pod deweloperkę, a jednocześnie rolnicy nie mogą produkować tyle emisji. Jest to emisja w rolnictwie, czyli szkodliwe według Unii Europejskiej substancje, które wydzielają krowy i dlatego trzeba zlikwidować te krowy. Tak działa Unia Europejska, tak działa Frans Timmermans. Uważam, że jeżeli dopuścimy do rozlewu tej chorej ideologii na kolejne państwa, ja spotkałem się z Holendrami niedawno, w zeszłym tygodniu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Oni chcą brać przykład z Polski, oni chcą doprowadzić do rządów prawicowych w Holandii, w Unii Europejskiej, bo Unia Europejska zniszczyła swoje militaria, zniszczyła swoją energetykę i niszczy swoje rolnictwo. To jest agentura rosyjska, panie redaktorze. Widzimy to w Niemczech chociażby, jak stało się w ostatnim czasie, kiedy Niemcy nie pomagają Ukrainie, a jednocześnie postawiły na Nord Stream 2. Dzisiaj siedzą cicho. Partia Zieloni doszła tam do władzy, zamykała elektrownie atomowe tuż przed wojną. Także dziwne ruchy. Wydaje mi się, że nieprzypadkowe. Najpierw wykończono militaria, teraz kończy, czyli dzisiaj Putin liczy się tylko z Bidenem. Unia Europejska staje się taką enklawą wolności, wyniszczenia i jakby totalnego bezładu energetycznego. Bez żywności, bez energii i bez wojska Unia Europejska zostanie po prostu zniszczona przez strefy. Nie wierzy pan w zapewnienia rządu holenderskiego, że tutaj chodzi o ogólne dobro i dobro klimatu, bo jak wyrżną połowę rolników holenderskich, to na pewno klimat na tym skorzysta. To może taka rada z naszej tutaj, z pana krakowskiej tradycji, wie pan, kosy na sztorc. Dywersyfikacją w czasach wojny poprzez... Byliśmy silni swoją biedą. Ja pokuszę się o takie stwierdzenie, bo bieda w rolnictwie polegała na tym, że albo wyjeżdżali ludzie mieszkający na wsi za granicę, albo pracowali, by się wyżywić właśnie na wsi. Dzisiaj gospodarstwa towarowe
jakby zarabiają na produkcji rolnej, a ludzie, którzy widzą swoją przyszłość w miastach, szukają tej pracy, mamy bardzo niskie bezrobocie, więc wtedy byliśmy zdywersyfikowani, bo w każdym gospodarstwie były uprawy i hodowla. Dzisiaj tak nie jest, więc inna powinna być ochrona gospodarstw, bo jeżeli znika nam jedno czy drugie gospodarstwo, to tak naprawdę znika nam bezpieczeństwo dla kilkudziesięciu tysięcy ludzi w kraju. Więc trzeba postawić na inną ochronę. Wtedy w czasie wojny w każdym domu było jedzenie, w każdym gospodarstwie. Jeżeli wyniszczymy się w całej Europie z bezpieczeństwa żywnościowego i będziemy polegać tylko na wielkich dostawach do sieci sklepów, to w sytuacji konfliktowej, gdy ta żywność nie dojedzie do sklepu, to tak naprawdę w ciągu tygodnia państwo jedno czy drugie będzie musiało się poddać, po prostu poddać, dlatego że w tym państwie będzie głód. Niezwykle istotne jest, by zabezpieczyć kraje europejskie w żywność, sprzeciwiać się tym chorym lewackim ideologiom i wracać do korzeni, czyli do Unii Europejskiej, wartości bezpieczeństwa właśnie żywnościowego, energetycznego i militarnego. I wtedy, będąc silnym organizmem i współpracą, będziemy rzeczywiście mogli konkurować. A dzisiaj Unia Europejska, nie wiem, powstała po to, by wyniszczyć państwa narodowe. Tak to widzę. Niestety musimy wrócić do Unii Europejskiej, która miała wzmacniać państwa narodowe. I to jest rola Zjednoczonej Prawicy i to jest rola również Holendrów, którzy wychodzą na ulicy. To jest przykre, że tam jest taka krzywda, ale cieszy, że ci obywatele widzą w Polsce wzór i chcą budować prawicę również w Holandii. Oby to się udało. Życzymy powodzenia przede wszystkim sobie, ale również tego, by się Holendrzy nie dali, polscy rolnicy. To temat, o którym na następną rozmowę się umówmy, na temat lokalnego przetwórstwa na wsi i skrócenia tego łańcucha od producenta do klienta, bo przy dzisiejszych możliwościach możemy zamawiać towary, sery, tam chleby i tak dalej bezpośrednio z gospodarstwa, które jest nawet setki kilometrów od Warszawy i taki model rzeczywiście by sprawił, że i będzie lepsza żywność, i tańsza, i szybciej u nas, i wszyscy będą bardziej szczęśliwi. Norbert Kaczmarczyk, wiceminister rolnictwa, był naszym gościem. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Dziękuję, kłaniam się. Bardzo miła rozmowa. A przed państwem za chwileczkę potrójne espresso, w którym dzisiaj wezmą udział Krzysztof Mróz, senator Prawa i Sprawiedliwości, oraz Waldemar Sługocki, poseł Koalicji Obywatelskiej.